Te 20 lat człowiek mundur nosił, 7 lat bez przerwy wojował, a teraz chodzi borem lasem o pustym brzuchu i suchym pysku. A? Jest kolacja. Widzicie go, rudzielec. Ej, bracie Marcinowi Kabatowi nie uciekniesz. Dawałem radę lepszym od siebie grenadierom. Tego dzikusa Turka takem na dwie połówki przerąbał, że nogi nie wiedziały, gdzie mi się głowa podziała. A z muszkietu tą samego baszę z kobyły ściągnął. Widzisz, rudasku? Jak pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. No, no, Marcinie. Cel jak za starych dobrych czasów. Ani mru, mru! Ręce do góry! Bo inaczej będziesz miał kulę w bebechach. O do diabła. To jest nas tu więcej? Tak. Ej, ty tam w tyle jesteś gajowy, czy sam pan leśniczy? Ja jestem sławny zbój. Sarka farka. Znany za 9 rzeką i za 10 górą, przed którym drży wszystko, co żyje. Prędko żegnaj się z tym światem! To kamień spadł mi z serca. Bałem się już, że będę miał okoliczność z Gajowym. Zbuju, a nie mógłbym na ciebie troszkę popatrzeć? 40 lat po świecie chodzę, ale żywego rozbójnika na oczy nie widział. Nie radzę ci. Kto na mnie jednym okiem spojrzy, cholerny strach zaraz nim siepie i wszystkie włosy dęba mu stają. Wszystkie, kto na mnie obydwoma oczyma spojrzy, temu gęsia skórka wyskakuje na całym ciele. I już do samej śmierci nie będzie wesoły. A na kogo ja sam groźnym okiem spojrzę, ten w tej minucie ze strachu bzika dostaje. Zbuju, ja chociaż jednym oczkiem na ciebie spojrzę. A nic. Spojrzałem jednym oczkiem i strachu nie czuję. Spróbuję spojrzeć obydwoma oczyma. Znowu nic. W takim razie zrób ty do mnie to groźne oko. Już się robi. Kruca, fix, basama, terem, tete. Tutti, kwanti, pieska twoja, niebieska ty. A idzie ty z takim okiem. A niech to piorun strzeli. Co to za natura? Nie, tam całą przyjemność mi zepsułeś. Jakże mi cię mordować, kiedy się mnie nie boisz? Ty to od razu mógłbyś być młynarzem w czarcim młynie. Młynarzem? Bracia, szukają tam może czelednicy? Diabła tam ci ruchy. To jest rudera. Przy potoku, pod zamkiem królewskim. Cały dzień ten gruchot stoi cicho, ale między 11 a 12 zaczyna dudli, 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 dudli. O tej porze żadna żywa dusza nie może się tam przybliżyć. Diabli zaraz każdego złapią i dopóki trwa ten sakramencki churgot, musi z nimi grać diabelskiego mariasza. Kto przegra, tego tam w tym młynie diabły zaraz katrupią. Ach, to ci chryja. Ja tu z tobą gadu, a robota stoi. Tam ścieżką idzie jakiś wystrojony młodzieniec. Prędko schowaj się, nie przeszkadzaj mi w pracy. Ale na góreczce w gajeku zielonym, gdzie łączka przyjemna, stoi sobie chatka mała, wokół puszcza ciemna. 11, 12, 13. Pod okienkiem potoczek przepływa, nad nim kwiatki śliczne, a 30 kroków dalej zobaczysz kapliczkę. 19, 20, 21, 22. No, gaik zielony jest, górka też by się jakaś znalazła. 24, 25. Nie, to nie będzie tutaj. No i ładny adres dali mi w centrali. Wyślą człowieka w nieznane na poszukiwanie jakiegoś zakichanego pustelnika i powiedzą tylko 30 kroków dalej, stoi sobie kapliczkę. Pieniądze albo życie! A to co? Siąży? Pasy. W tej chwili się zamień ty obuzie w kamień. Ale, tutaj jest jeszcze ktoś. Czy szanowny pan nie jest może scholastykiem? Ale gdzieś tam, ja panie ładny, też zostałem tu napadnięty. A skąd ta wiewiórka? A to jego trzecia ofiara, tylko że ona na tym wszystkim wyszła najgorzej.
Całkiem skamieniał Hycel. A co chcecie zrobić z tą wiewiórką? Żołądek ma swoje prawa. Jeżeli pan nie jesteś obrzydliwy, dam panu obgryźć żeberko. A nie, nie, nie. To już raczej ja was zaproszę. Abracadabra, karam, pluto, czary-mary. No i co wy na to? A to ci sztuka dopiero. Przepraszam, panie ładny, żem taki śmiały. A w jakiej to kuchni tak dobrze pitraszo? Ja bym powiedział, ale strach by was obleciał. Strach? Żółto dziurku, to pamiętaj sobie, że Marcin Kabat, weteran dragonów, jak długo żyje, strachu nie zaznał. No powiedz pan, gdzie to tak dobrze gotują? W piekle. Ech ty pało drewniana. Przy czym od razu się mógł domyśleć. Gdzież by to indziej na takie kunsztowne portele wpadli. U nas ciągle o tym ogniu piekielnym bają. Nikt ci człowieku nie powie, że na nim się kuraki pieką. Jeżeli to jest ten ich ogień piekielny, to chyba ta smuła nie taka straszna. No, informacjami w tej materii niestety służyć nie mogę. Każdy musi sam się przekonać. Przecież do piekła prowadzi droga szeroka i prosta. No właśnie. A ten kamienny bętwał stręczył mi jakiś czarci młynem, żebym tam sobie poszedł zagrać diabelskiego mariasza. Ależ panie dragon, po co biegać do ogona, jeżeli można do samej głowy trafić? I na cóż ci czarci młyn, jeżeli możesz zajść prostą drogą? Dokąd? A to wystarczy podpisać tylko ten cyrografik i sprawa załatwiona, no. Widzi pan, panie szefie, ja pisać nie umiem. Chyba, żebym postawił trzy krzyżyki. O, co? Taki znak nic nie jest wart tam na dole. Nic na to nie poradzę. Adiu! Żebym tylko znał tę drogę do młyna. Ależ, panie dragon, nic prostszego, nic prostszego. Siąże i pasy. Głowo przemów. Uch, do diabła. Wszystko mi ścierpło. Mów krótko, zbójuj do rzeczy. Którędy wiedzie droga do czarsiego młyna, bo cię zostawię tu aż do sądnego dnia. Proszę nosa, ty cwaniaku, ty... Gadaj zaraz, zbuju ten pan tu magik. I nie zadzieraj z niej. To ci powiadam prosto nosa, jak w pysk strzelił za tym laskiem jest pustynia. Od niej idzie droga do samego czarsiego młyna. No to chodźmy, panie dragon, kawałek drogi pójdziemy razem. Mam sprawę do pustelnika. Pej magii! Odczarujże pani resztę! Siąży pasy! A to ścierpu. A na drugi raz zbuju, bądź ostrożniejszy. Chodźmy, panie żołnierzu. O, Jarosz. Poczekaj. Zaraz zmienię ci menu. Hamawuj sklej to kaprofugadatu. Dzień dobry, pobożny pustelniku. Czy mogę wejść? Wejdź, jeśli człowiek sprawiedliwy. Bądź pozdrowiony, światły mężu, i przyjm ten oto dar, który przesyła ci mój pan, który sobie ciebie upodobał. Co to za marność? Czuję idący od tego zapach spalenizny. Niezawodny znak szatańskich mamideł. Apage satanas! Ależ czy to nie wszystko jedno, czym sycimy grzeszne ciało? Wszystko jedno? O nie! A może rzeczywiście wszystko jedno. Jadło dopomaga nam do przedłużenia naszej wędrówki po tym łespadole, a tym samym czasu naszej pokuty. Ślicznie to powiedziałeś, przewielebny ojcze. Ale zapomniałeś o walce z grzechem. 30 lat na tym pustkowiu umartwiam swoje grzeszne ciało. Wiem. Korzonkami, szarańczą, źródlaną wodą. Nie biorąc pod uwagę chleba anielskiego, który ci tu przysyłają anieli. No wiesz, chyba że tego chleba jest mało. No i proszę, gdyby to był mój referat, panowie aniołowie 3 razy dziennie tam i z powrotem lataliby z półmiskami pełnymi przysmaków. Idź precz, szatanie. Pomowie twojej poznaje ktoś zacz. Uspokój się.
Wkuj się, przewielebny ojcze, i powiedz mi, ale tak szczerze, miewasz jeszcze jakieś pokusy? Ale wiesz, myślę o tych cielesnych. Tych niestety nie mam. 30 lat tutaj żyję. Korzonkami i szarańczą, wiem. I w tym tkwi właśnie błąd. Jak możesz dostąpić świętości, skoro zupełnie o nią nie walczysz? Porządny pustelnik powinien przezwyciężać pokusy 99 razy w ciągu dnia. Słyszę jakiś dziewczęcy głosik, żebym tak był zdrów. To księżniczka Disperanda, znikaj stąd, pokuśniku, zabierz do diabła swoje piekielne jadło, muszę czym prędzej utonąć w modłach. S'il vous plaît. Nie kuś! Zbliża się córa naszego dostojnego władcy. Na pewno przychodzi po duchowe pokrzepienie. Znikaj stąd, powiadam ci! Nie zniknę, bardzo lubię takie panienki. Ego exorcizo. Nie lubię łaciny, więc znikam. Znów zatopiony w modlitwach. Wielkie nieba, co za niespodzianka. Czemu zawdzięczam odwiedziny waszej miłości? Ojcze Scholastyku, ja potrzebuję pociechy duchowej. Musisz pójść zaraz do nas i porozmawiać z tatusiem. Albo nie, lepiej najpierw to powiedz mamusi. Ja za tego cynkowanego pawiana nie wyjdę i tyle. O jakim to boskim stworzeniu mówisz, moje dziecię? Nikt z całej służby zamkowej nie nazwie go inaczej. Kogo? A tego piegowatego Romualda. Drżena, myśl, że wasza miłość mówi tak, o... Tak, zgadłeś, ojcze, o księciu Romualdzie Transparenckim. Wyobraź sobie, że dziś znów prosił tatusia o moją rękę. No cóż, interes dynastii. A jak mu uszy odstają i mówię przez nos tak, że wszyscy moi poddani pękają ze śmiechu. To może niech wasza miłość pojmie za męża księcia Izydora. A, kiedy Kasia mówi, że Izydor ma kuku na muniu. Kuku na muniu, jak wasza miłość może dawać wiarę prostackim oszczerstwom tej dziewki? Och, Kasia zna się na mężczyznach. Boże, jak ja jej zazdroszczę tych wszystkich pięknych zalotników. Czy ty wiesz, ojcze, że ona ma co tydzień nowego chłopca? Co tydzień? Powstrzymaj płoche słowa, wasza miłość. Płonę wstydem, ilekroć słowa takie płyną z warg twoich. Oj, sakreblu, jaki ty masz skomplikowany sposób wyrażania się. Kiedy kogoś boli serce tak jak mnie, to nie dobiera słów. Ojcze, ja muszę mieć chociaż jednego takiego ślicznego chłopca, jakich ma nasza Kasia. Ja po nocach nie sypiam, tylko tak wciąż myślę, jak powinien wyglądać ten mój przyszły narzeczony. Wiesz... Musiałby być rosły, raczej brunet niż blondyn. Chciałabym, żeby miał oczy błyszczące, ciało muskularne. No i jednym słowem, żeby był piękny. Piękniejszy od tych wszystkich amantów Kasi. Piękny jak anioł. Albo jak się da, to jeszcze piękniejszy. Biada, wasza miłość, biada, to bluźnierstwo. Ależ ci starsi panowie mają ciasne poglądy. Ani rusz w tej materii nie mogę się ze stryjaszkiem dogadać. Pani pozwoli, że się przedstawię. Lucjusz, magister nauk tajemnych i tego starego zbereźnika Kronobrny. Synowiec, proszę nie zwracać uwagi, gdyby zaprzeczał. Wiodąc samotny tryb życia, zupełnie zbzikował. Ale moja mamusia zawsze powtarzała: Luciu, stryjaszka Scholastyka, poważaj, choć brak mu kilku kletów. Idź precz, ty czartowskie nasienie! Proszę, to jest cały stryjaszek Scholastyk. Ale stryjaszku, a propos, gdzie schowałeś nasze śniadanko? Wypadałoby czymś panią poczęstować. Bażancik szpikowany słoninką, ale Lucifer. Mamidła szatańskie! Stryjaszku, nie wstydź się, królewna, nikomu nie powie, że sobie od czasu do czasu dogadzasz, prawda? Wydaje mi się, wasza miłość, że o ten kawałek będzie najsmaczniejszy. Bajeczny pomysł, panie Lucjuszu. Pomiocie diabelski! I widzi wasza miłość? Przez cały czas robi mi takie sceny i nawet rękę na mnie podnosi. Oj, proszę cię, ojcze, nie psuj mi radości z tak miłego spotkania. Nigdy jeszcze nie rozmawiałam z takim inteligentnym i sympatycznym młodzieńcem. Powtarzam, wasza miłość, że to łobuz z piekła rodem. Oj, cicho bądź, ojcze, bo rozpowiem po mieście. A jak sobie urozmaicasz ten swój szarańczowy jadłospis? Na Boga, wasza miłość, to nieprawda. Ale młodym bażancikiem nie pogardzisz, prawda? Stryjaszku w zeszłym tygodniu zjadł chyba ze 3 tuziny. No nie bój się, królewna cię nie zdradzi. Nie, przeciwnie, ojcze. I bardzo się cieszę, że ja cię poznałam z tej innej, bardziej ludzkiej strony. Nawet mi się teraz wydajesz o wiele bardziej sympatyczny. Wielkie
świecie nie ma 30 lat tu, bo krom szarańczy i korzonków. W piątek, bo w piątek stryjaszek zachowuje post. Nawet co tłustrzy korzonek odrzuca. Ale w niedzielę dodaje sobie ducha. O, tylko że niezły stryjaszek, każdy z nas ma jakąś słabostkę. Ojej, znowu masz coś przeciwko temu młodzieńcu. A gdzie jest pan Lucjusz? Nareszcie w piekle. Prosiłam cię, ojcze, żebyś nie robił mu przykrości. Gniewam się na ciebie! Wasza miłość, pozwól sobie wyjaśnić. Nie, nie pozwolę, gdyby to był ten piegomat Romuald, to byś go na pewno nie wypędzał. Panie Lucjuszu! Hop, hop! Panie Lucjuszu! Ale będzie wstyd, jak Smarkula wszystko po ludziach rozniesie. Dziewczyna o myśliwcach tu se wyśpiewuje, jakby to nie wiadomo co była, to zwyczajna hołota. Jeden z drugim tylko patrzy, jakby tu uczciwą dziewczynę wianka pozbawić. Wczoraj jeszcze Kasieńko to, Kasieńko tamto, a dziś już go widzę, jak tę głupią andulę ściska, poklepuje, oblizuje. Wszyscy oni tacy sami. Każdy od poklepywania, od obiecywania, jak przychodzi do żeniaczki, to nie ma żadnego. Strach. Jakże bych się chciała wydać. Temu najczarniejszemu z diabłów bych duszę zapisała, żeby tylko jakiego chłopa dostać. Jestem, Kasieńko, jak na zawołanie. Ale żech się zlękła. Myślała, że to ten z rogami, a to jakiś aligant. A skądeś się tu wziął? Ty ptaku, nieboraku? Tak se fruwam. Skrzydełek nie masz, ale dzióbek to wcale. A czego ludzi straszysz, ty, gilu? Ja nie gil, tylko diabeł. A, to się dobrze składa. Może mi co poradzisz względem chłopa? Proszę bardzo. Jaki ma być? Mamy na składzie wszystkie gatunki mężów. Brunetów, blondynów i rudych. Tęgich i chudych. Łysych i owłosionych. Głuptaków i spryciarzy. Czy to ma być ślusarz, drębacz czy obibok? Ale gębą miele. Ej, co mi z twego trajkotania, kiedy nie ma tu czarta, co by mi najraił dobrego chłopa? A ja to co? Ty. Ty jesteś pyskacz, łgasz, a nie żaden czar. No to dotknij tutaj. Żebych tak zdrowa była, ten tu z czerwienny ma prawdziwe rogi. Głos naszej królewny, ale... Czego woła Lucjuszu, kiedy mnie Katarzyna na imię? Ale co też ci chodzi po głowie, Kasieńko? Ta diabelska babka mnie szuka, schowaj się szybko. Babcia nie lubi, ale jak chodzę z dziewczętami. Ja... Babciu! Co tu robić? Chyba się rozdwoję. Trąbylanty! Mordo! Mary! Luciu! A, Kasieńka! Nareszcie! Gdzie się pan podziewał?
Panie Lucjuszu. Wasza miłość szukała mnie. Tak, to jest nie. Nie. Nie, ja szukam Kasi, bo musiałam ją zostawić w lesie, ponieważ ojciec scholastyk jej nie lubi. Ten stryjaszek to w ogóle przekorna sztuka. Mnie na wymyśla od piekielników, a waszej miłości tak w główce przewrócił, że szuka Kasieńki, a woła Lucjusza. Czyli wasza miłość w ogóle nie życzyła sobie ze mną rozmawiać? Nie. Nie. O, właściwie tak. Panie Lucjuszu, ja jestem taka nieszczęśliwa, że ja już sama nie wiem, czego ja mam chcieć, a czego nie. Wiem. Zmuszają waszą miłość do małżeństwa. Nie tam, do małżeństwa. Za mąż to ja bym się może nawet i przeszła, tylko że... Ja wiem, tego z kandydatami na męża kłopot. A skąd pan wie? Ja wiem wszystko, ale słusznie się pani broni. Ten Romuald jest naprawdę okropny. A Izydor jest może lepszy? Jaka jestem nieszczęśliwa. Czy naprawdę nie znajdzie się dla mnie jakiś mąż w dobrym gatunku? Taki rosły. I żeby miał oczy błyszczące. I ciało muskularne. Ach, niech mi pan nie rani serca, panie Luciu, bo ucieknę od pana. Naprawdę? Prawdziwego chłopa mi spatrzysz? Przed weselem się nie urwie. A co by się tam urywał? Mowy nie ma. Pójdzie pod pantofel jak wół na rzeź. A czego chcesz za to czarcie? Niczego. Tylko mi ten papierek podpisz i natychmiast zjawi się pan młody. Podpisać? Tak. A jeszcze drobnostka. Trzeba podpisać własną krwią. A w tym coś jest. Żadnego podpisywania nie będzie. Wasza miłość ma zły system. Kiedy ja szukam ładnej panny, to... To nigdy się z tym nie zwracam do pustelnika. A co pan robi, panie Luciu? Nie, no wasza miłość mnie wyśmieje. Och, jakże może pan przypuścić coś podobnego, panie Lucjuszu? Pan mi się od początku wydał taki sympatyczny i taki miły. No to trudno. Bierze się kawałek papieru i na tym papierku dokładniej, szczegółowo wypisuje się, jak powinien taki mąż wyglądać. Oh, umiem to już na pamięć. No to potem wystarczy tylko podpisać i basta. I to już wszystko? Jeszcze drobnostka. Trzeba podpisać własną krwią. Ojej, to będzie bolało. Aż wystarczy tylko maleńkie ukłucie. A teraz, Kasieńko, zanieś ten papierek do czarciego młyna, tam przychodzi sam Lucyper i już jutro możesz mieć zapowiedzi. Zapowiedzi? Tak. A wszystkie trzy naraz? Wszystkie trzy, żeby nie przewlekać. Jeszcze dzisiaj... Zaniesę! A teraz znajdź mi królewnę. O. Wącham i czuję, że jest blisko. Kasieńko, zawołaj na nią, a ja szybko zniknę, żeby nas razem nie widziała. Wasza miłość! Hop, hop! Wasza miłość! Gdzie żeś taty Kasiu latała? Ździebko, żech się z jedną starą babką zagadała, dowiedziała się siła pożytecznych rzeczy. Ojciec scholastyk, jeżeli idzie o dobrą radę, też nie jest do pogardzenia. Poradził panience ten stary grzyb, co mądrego. Poradził? Mam wziąć kawałek papieru. A to dopiero ja też. I mam napisać, jakiego męża sobie życzę. Własną krwią? Kasiu, tyś podsłuchiwała. Żebych tak zdrowa była, że nie. Ale jak mi jeszcze powiedzą, że trzeba ten papierek odnieść... Do młyna? Do czarciego. Kasiu, mów zaraz prawdę, kto ci to powiedział? Ja, być im mówię, mądra babka. A im kto? Pustelnik. Pustelnik. Ale co to będzie, bo tam w tym młynie strasznie. A głupstwo! Parę starych czartów nie może mi przecież w weselu przeszkodzić. Dobrze, choć trochę tabaki na dnie kieszeni zostało. A jak głupiec skroś tego czarta, to nawet wiewiórkę w lesie zapomniał.
tym porządkiem pójdzie się spać, panie Kabat. Bez wieczerzy. Będziemy mieli gości! Omar, farodusze! Przecież wy tu chłopy żywcem zgniecie! Coś ty przychodzi na jakąś kontrol? Jedenaste, nie jestem żaden kontroler, ty jąkało zakichany. Ale pan Lucjusz, diabeł pierwszej kategorii. W zeszłym roku ukończyłem Akademię Diabelską z odznaczeniem. No to się teraz tam w piekle u nas zmieniło. Za naszych młodych lat nie bywało tam jakichś akademiów, tylko wypchnęli nas na świat, rzekli kuś ludzi fertig. My są mi no głupie, wsiowskie diabły. Stulpysk Lewiego. Przyjdą tu zaraz dwie śliczne panienki, wymagają specjalnego opracowania. Oj, to pracuję. Widok twojego śmierdzącego łba wzięłyby nogi zapas. U nas? Nie. Się babów? Nie uwodzi! Nie uwodzi. U nas się strasy! Albo się gra w diabelskiego mariasza. Ościowo mariasza! A ja ciekaw jestem, ileście tym mariaszem duszyczek wygrali, wykpi grosze. Tylko się nie śmiejcie, panoczku. Nie śmiejcie. A pamiętasz? Pamiętasz? Jakieśmy se dostali tego młodego młynarcyka? O, jak żeśmy se wtedy z nim pochulali. Pochulali. On mnie godał, miał kontrolę. Rekord! A ja zapytać, kiedy to było? No jakoś niedawno. No, kiedyś by. Kole końca tej wojny, co się 30 roków ciągła. Muszę powiedzieć doktorowi Solfernusowi, jak wygląda młodzież piekielna. Cicho! Musicie wiedzieć, że karciarza wam też przywiodłem. Już jest tutaj! Cicho! Ja nikiego grodzę z licytacją, czy z wypieraniem. Coś się choróbska za mnie biorą. Przydałoby się trochę tych ogni piekielnych, żeby człowiek na wnuki nie marsł. Chłopy, jak mi go do piekła nie przytaszczycie, to nie życzę wam ambarasu, jaki wam w dyrekcji urządzę. Nie miejcie strachu, ja mam pewne karty. No. A tymi kobietami sam się zajmę. Która godzina? Idziemy w 10. No, to mamy jeszcze godzinkę. To ja się jeszcze troszkę z drzewnem. Wyrocha stąd się miękko, to położy się pan Lucjusz. Ale czy nie zaśpimy? A nie ma strachu. Budzik nastawiony. Powtarzać. Ten pustelnicki drzyzdoń nigdy nie zdobyłby się na taki chytry pomysł. Idziemy. A Kasiu, a jeśli będziemy miały z tego jakieś przykrości? Ale jakie tam są przykrości? Tego przecież młodym, pięknym dziewczynom nikt za złe wziąć nie może, że chcą się przed ołtarz dostać. No tak, no chyba. Ale Kasiu,
Może ja tu lepiej na ciebie poczekam, co? Czekają tu se z Panem Bogiem, czekają, kiedy myślą, że im tu będzie lepiej. A niech mi dadzą ten papier. Położę go na stole we młynie wedle swego. Albo nie! Albo masz. Ale lepiej może wróćmy, co póki jeszcze nie jest za późno. Kasiu, ja cię proszę. Bajdy mówią! Trzymaj się, Marcinie. Diabły idą. Wielkostór do garści, zobaczymy, kto tu lepszy. Ha, ha, niech to kule piją. To ci dopiero diabełek. Bliżej, bliżej, panienko. Niczego się nie bój, ptaszyno. Przebaczą. Ale ja żech tu przyszła wedle tej prośby o męża. Przyszła ci na męża ochota? Wcale ci się nie dziwię, taki kwiatuszek rozkwitnięty, aż się prosi, żeby go jaki morowy chłop zerwał. A gdybym tak ja ci się podobam, turkaweczko? Ty diabła tam! O przebaczą, ja żech tego tak nie myślała. Wiedzą, jażech spotkała tego Lucjusza i on mnie namówił, żebych do was tę pisaną prośbę podała. Lucjuszowi to ja nie wierzę, bo to niedoważony diabeł, ale oni to są porządny, stary, siwy diabeł. Do nich to człowiek może mieć zaufanie. Toś czerwonym atramentem pisała? Bogać tam! Własną krwią! Cały paluch żech sobie rozkrwawiła! A żebych nie zapomniała, tu jest jeszcze jedno pisanie od naszej królewny. Patrzcie, tu się księżnice Disperandzie też jamorów zachciało? No dobra, załatwione. Będziecie mieć mężów jak ta lala. A teraz chybaj do domu i królewnie pokłoń się ode mnie. Ręce pokornie całuję, panie diabeł. Macie szczęście, że się na Marcina Kabata trafili. Co się dzieje? Hałas! Trzeba stracić również miasto! Wyłącz to! Własnego głosu nie słychać! Tak dobrze! Lepszy Mariaszu, byś wolę mieć spokój. Co, idziemy na tego Mariaszka, czy nie? Pewnie. Przeklęta sprawa! Przespałem te dwie dzierlatki. No karbonu, masz karty? Nie. No, bier worecek dukatów, ja bierę drugi, i jazda! Ale hałas, jakby się piekło waliło i naraz cichuśko. Chudlaj, mudlaj! Robaku ziemski wybiła twoja ostatnia godzina. Oj, kudlaj, mudlaj, ura, ha, ha. Rako, kudla! Kudlaj, mudlaj, cicho. Kudlaj, mudlaj, mudlaj. Zapytaj się go, czy umie grać w Mariaszka. Dawaj duszy, biedny chłopie. Pocałuj mnie gdzieś, kudłaczu. A ja z tobą żadnego kontraktu na duszę nie mam. A jak ty mnie po nią łapę wyciągniesz, to cię zielę lagą tak przez łeb, że raz w tym parszywym życiu nareszcie anielskie głosy usłyszysz. Nie, po złości, łaskawy panie, my sobie chcieli zagrać Mariaszka. Mariaszka? A co się tyczy Mariaszka, to nie mam nic przeciwko temu, tylko niech ten mamlas przestanie z tym blaskaniem i beczeniem. Najmłodsza Zaraz. Ale o co będziemy grać? Co wielmożny pan może włożyć do gry? Nic więcej, jak tylko swój honor, a to wcale nie mało. Co? Honor? To mało. Na to się nie złakomi nawet najgłupszy diabeł. Najmłodsza daje. Zaraz. A może by my tak... Ładuszyczkę zagraj. Powiedziałem ci, łap serdaku, że od mojej duszy wara. No,
to będzie trudno. Ło coś się grać musi. Najmłodsza daje. Pożyczcie mi parę groszy do gry. Zgłupieliście, człowieku. W takim razie nie będzie grania, idę spać. Karborka, mracie, powiedzmy mu parę groszy. Tak dawno nie gram w Mariaszka. A ten drani z Akademii naszczeko na nas w piekle. To jemu pożyczem ze swojego. I no ci w hobiercie tu pan nie kabat. No kabat i nie opóźniajcie gry. Na moc szadanie. No je. A to co? Co? Świndlarze zatracone. No co, no jedno trochę nadarto. Darto. Nadarto? Jedno. Znaczone są. To kim nie gram. Tymi będziemy grali. Te są uczciwe. Co? No to ja tymi nie gram. Oj, nie, kamracie, nie chociaż trzy razy w kółeczko. No tak dawno nie gram w Mariasza. Nie gram. Ja. No dobra, ale ja daję. Najmłodszony daj... No, zanim ty daj kosz, to ja mam karty. Daję. Kolor. Dobra. Dobra. Siódemka na ostatku. Aj, to będzie drożej. Kontra jak drut. Nagraj na 7? Ja. Daj sobie pozór diabełku, żeby się nie przeliczył. Jazda. O. Jeśli cholera, niedobrze, muszę trąfa. A co ty na to? Takich mam na kopy i każdą inną. A teraz trzymaj się czarci, synu, bo cię pod ziobro pomacam. Psiak, krewno, niedobrze trzeba mi było lepiej zaczekać i... Ja nic ci nie pomoże, gnojku, i tak wpadniesz. To jest moje. A teraz wyłaź, lucyferowy bękarcie. Grasz bardzo ostro. A ty? Na grzybki z tym. Takie śmiecie pod stół wrzucam. Trąf. I zaś trąf. 40. Jakbyś spał. No bo mi już z wyprawy wyszedł. No. Pędź go. I to jest ta siódemka. Siódemka i... Gdzie masz tę kontrę, kozi bobku? Zibobku. No to gnojki płacimy. Kontra na grę. 5, 7, 10. Dawaj. Mortadelo Faro Suprafon. Doktorze Solferno, wzywam cię. Te osły nas skompromitują. Kolor. Dobra. Durch. Dur, gołąbki wy moje. I to taki durch, ani nic mniej, ani nic więcej. Równo taki, jakiego Marcin potrzebuje. To jest niemożliwe. Ja mam dwa asy. Kontra. Kontra. A ja daję na to najwyższą kontrę. Na tym całym padole les. No to gnojki, szable w dłoń i bierzemy to galopem. I raz! Dwa, trzy. Dwa, trzy. Dwa,
trzy. Marcinowi wojenne sześć się sprzyja. I raz. I dwa, szybciej, 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 gnojki. I dwa, dwa, trzy. Doktorze Solferno, przybądź, nim będzie za późno. I raz. I dwa. I trzy. No i co, gnojki? No to płacimy. Durk 10, kontra 20 złotych ptaszków. Re. A nawet rachować nie musicie. Dajcie tu swoje woreczki i będzie kwita. Nie, daj. Woreczek daj, cały. A nie. Ty atrunde trundykato! Cały kapitał poszedł, doktorze Solferno! Wzywam ci po raz trzeci! Ja sobie z tą bandą nie poradzę! Pod stół, durnie! Obrażaj się tylko pana kabata tym bezmyślnym, głupim granie pod stół! Pozwól, dostojny gościu, że się przedstawię. Jestem doktor Solfernus i przybywam osobiście, żeby ofiarować panu swoje usługi. O! Jak to szczęśliwe, że się zjawiłeś, doktorze! Te oczy i dusze! Stój! Bez ignorancie i marsz z nimi pod stół! Ty jesteś jeszcze większy cymbał niż oni! Jak to? Milcz, ignorancie, pod stół! Ach, ci hultaje ubliżyli pańskiej wrodzonej inteligencji. Trzęsę się z gniewu, kiedy widzę tak rozsądnego człowieka w towarzystwie podobnie tępych hultajów. Gdyby tak prawdę rzec, panie doktor, to każdy diabeł piekłem śmierci. A z kim tu innym w karty rżnąć? A, jestem osobiście na pańskie usługi. A co by pan powiedział na oczko? Gra szybsza i bardziej emocjonująca od tego nudnego mariasza. O pieniądze mi nie chodzi, może pan sobie zabrać te dukaty. Pewnie byście o duszyczkę, panie mecenasie, zagrali, co? A dlaczegoż by nie? Ta rzecz panu jest zgoła niepotrzebna. Ja kolekcjonuję dusze z równym zamiłowaniem, jak inni zbierają porcelany albo fajki. Niech pan postawi duszę, ja postawię taki wór pieniędzy, że pan go i przez tydzień stąd nie wyniesie. Widzi pan, panie doktor, jak mam wybierać między zimnem a ciepłem, już cię wybieram ciepło. Tylko, że u nich tam na dole trochę za nadto przypieka. A, niech pan nie będzie dzieckiem, panie Kaba. Z tym ogniem piekielnym to babskie ploty. Czy widział pan kiedy duszę? Mogę pana zapewnić, że mnie jest warte od rybiego pęcherza takie nadmuchane nic. Jeżeli tak, to ona nie warta gry, panie doktor. No, jak pan woli, panie Kabat. Ale gdzie pan znajdzie takiego dobrodzieja jak ja, który chce panu zapewnić spokój i dobrobyt na stare lata? Pięknie dziękuję, panie doktor. Będzie pan, cały mój majątek to mój kabat i portki. A gdyby mi kabata nie miał, to i bez kabata żyć będzie kabat. A wie pan co? Zagrajmy wobec tego ten pański kabat. O kabat? A czemu nie? Mam trochę dziur więcej niż to krawiec zamierzył, ale za stawkę dukatową jeszcze obstoi. Ja stawiam 10 dukatów. Zagrajmy. Jeszcze jedno. Proszę, jest trzecia. Fura. Kaba diabli wzięli. Nasz pan, niech im służy. Jednak jesteś głupiec!
ty ziemski robaku, ten łach możesz sobie zatrzymać. Ha! Jezus Maria. Cyrografy. Grzech nam nie siedła zarzuca. 30 lat myśli moje były czyste, a tu naraz masz bezwstyd i bezeceństwo. A tyż, marsz do piekła. No dziwnie, podsuwam mu dziewczynkę jak grzyba i nie mogę temu staremu dziadowi dogodzić. Kobieta jest narzędzie w szatana, wiem ja coś o tym. Nie, tego sam nie wymyślił. Musiał gdzieś wyczytać. Spróbujemy jeszcze raz. Przepadnie i maro piekielna. Akysz. To tak się postępuje z damami? Panicz wyższy jest nad obżarstwo. Panicz nie łasy na pokusy. Ale jeszcze dla panicza odpowiedni grzeszek znajdę! Co? W mieście jakaś uroczystość na czyjąś cześć wybuchła. A niech tam. Sława to dym. Dzień dobry, ojcze scholastyku. Wybacz mi, że niepokoimy twoją samotnie. Zaraz pędzimy dalej, bo roboty mamy dużo, a czasu diablo mało. Witam was, panie łowczy. Cóż to tak prochem szastacie? Nim słońce zajdzie, musimy dostarczyć do kuchni królewskiej 200 sztuk saren i jeleni, 1000 zajęcy i 60 kop bażantów. Królewna Disperanda wychodzi za mąż. Ach, zdecydowała się królewna i komuż rękę oddała? Izydorowi czy Romualdowi? Obydwaj odjechali z kwitkiem. Dziś rano zjawił się trzeci konkurent. Prześwietny książę Ismael z Solfernezji. Król uznał jego rodowód za dostateczny, a królewna o mało mu się na szyję nie rzuciła. I wcale się jej nie dziwię, bo książę Ismael przy tamtych konkurentach wygląda jak lew przy myszach. Ma doktorat albo dwa. A jak tam jego dobra, te doczesne myślę? Złota na 100 jucznych koniach przywiózł, a w domu ma podobno kopalnię drogich kamieni. To się nazywa szczęście. A skąd te dzwony? To książę Ismael, u boku prześwietnej narzeczonej, rozpoczął uroczysty objazd ulicami miasta, aby dać się poznać ludowi jako przyszły władca. No, ale na mnie już czas. Żyj w pokoju, ojcze, i bądź zdrów. Hej, trębacze, zagrajcie! Polujemy dalej! Hej! Sarny, bażanty, to rozumiem. Człowiek tu 30 lat tylko o tej szarańczy. To wyście ten święty pustelnik, co się korzonkami żywi? Ja. Nazywają mnie ojcem scholastykiem. Jestem człowiek ubogi i jałmużny nie udziela. A to nie o jałmużnę idzie, ale o dusze ludzkie. O dwie szwarne dziewuszki, ojcze świątobliwy, żeby w paszcze piekielo nie wpadły. Ja, biedny grzesznik, nadymałem się pychą, że je od ognia wiecznego bronię, a tymczasem sam je tam przez głupotę popchnąłem. Przestań pleść bzdury, dragonie zatracony, ciesz się, żeś całą wyszedł i stój pysk! Jeśli wędrowcze tego łotra do swoich kamratów zaliczasz, to bardzo się dziwię, że do mnie poradę przychodzisz. To mój kamrat, to? Ale jeżeli dasz sobie po dobremu wytłumaczyć całą drogę do domu, dukatami ci wyłożę. Nie znacie, ojcze, jakiego zakątka by nam nie przeszkadzał? To przegłup i moczy morda. Z królewskiej łaski w całym mieście ze wszystkich studzień tokaj płynie, a ten obwieś jest pierwszą ofiarą królewskiej łaski. No to już tego dobrego, bo cię tym profitalkę
chodził tak przeżegnąć. A teraz posłuchajcie mnie. Byłem wczoraj świadkiem, jak ta wasza kulewna disperanda duszę czartu zapisała. Kłamiesz. Do stu furbeczek prawdę mówię. Służąca kulewny Kasia też tam była. Dlaczego to uczyniła? Od razu widać, że babskiego nasienia nie znacie. Dla chłopa to zrobiła. I dziś rano Lubasek naprawdę przyszedł. Najjaśniejszy książę Ismael? No wczoraj, kiedy w oko ze mną grał, nazywał się Zdziebko inaczej. Gdybyście mu trzewiki zwlekli, zobaczylibyście, że ma kopyta. Jeśli wędrowcze, to co mówisz prawdą jest. Wezwę na tę bezbożną dziewczynę ogień Boży. Czy ta jawnogrzesznica Kasia też duszę diabłu zapisała? Już ci. Albo dają szatan na najostrzejsze z piekielnych wideł nadział! Spokojnie, panie pustelnik, spokojnie. Dziewczyny młode puściły się na to z głupoty. W młodych żyłach raz krew zakipiała. Kto piekłu palec spoda, ten na wieki zgubiony. Dlaczego to Pan Bóg wydał nas na pastwę młodego wieku i wszelkich cielesnych pokus, jeśli za najmniejsze potknięcie taka nas kara czeka? Nikt się potykać nie musi. 60 lat na świecie żyje i niech mi ktoś dowiedzie, że choć jeden, jedyny raz w życiu potknąłem. Więc ci, pustelniku, na tych dziewczynach ani trochę nie zależy? Ani trochę. Możeś ty święty człowiek, ale ludzki nie jesteś, a to już jest grzech największy. Milcz, poganinie, idź w swoją drogę! Pójdę! Pewnie, że pójdę. A gdyby ci Pan Bóg rację przyznał, to bym się na nim srogo zawiódł. Dzień dobry, ojcze scholastyk. Dzień dobry, aniele Teofilu. Nareszcie jakieś przyjemniejsze odwiedziny. Cóż mi przynosisz? Pan mój przysyła ci chleb codzienny. Dzięki Panu na niebiesiech. A cóżeś taki markotny, aniołku? Martwiłem się całą drogę z nieba. Straszliwa żałość mnie zdjęła. Co ty gadasz? Z jakiego powodu? Przecież wam, aniołom, niczego nie brakuje. Z powodu królewny Disperandy. Straszliwy los jej grozi. Duszę szatanowi zapisała. Aha, i to cię tak martwi. Będzie cierpieć męki piekielne i jej służąca również. Mój Boże, a wszystko przez zwyczajną głupotę. Ty to nazywasz głupotą, a ja nazywam grzechem śmiertelnym. Jeszcze wczoraj dusze ich były czyste jak kwiaty białej lilii. Ładne mi lilie, niech sobie popokutują. Ja wiem, że jesteś człowiekiem naprawdę uczonym, a ja niewykształconym aniołem ostatniego chóru. Ale Pan nasz mawiał, że w takich sytuacjach trzeba postępować delikatnie i po ludzku. I dlatego myślę, że tak zupełnie racji nie masz. A mam. W tej sprawie był tu u mnie jakiś włóczęga. Wiem, Marcin Kabat. Tak, przepędziłem go, gdzie pieprz rośnie. Czemu raczej nie poradziłeś mu czegoś? Nieobyczajność musi być ukarana. Żelaznymi miotłami trzeba ją wymiatać! Zły z ciebie człowiek. Ojcze pustelniku. Z takim sentymentalizmem daleko byśmy nie zajechali. Te zbóju, wyłaź. Co? Co? Co tam jest? O, drago. No i co? Przespałeś się w czarcim młynie? Pewnie, żem się przespał. A w mariaszka grałeś? Bodaj mi łapy odpadły, zanim się kart tknąłem. O, psia! Duszę przegrałeś, co? Żeby to jedną. Pewnie będę musiał do piekła pójść, żeby mi te papierki oddali. Dwie dzierlatki wepchnąłem piekłu w paszczę. Dziewczyny? Dziewczyny. Młode i ładne. Co tam, baby zawsze są fałszywe i tak by się do piekła dostały. Nigdzie nie chodź i bądź kontent, że ci się piekło upiekło.
Ale wcale mi się nie upiekło, sumienie mnie dręczy, że wytrzymać nie mogę. Żebyś ty z buju miał sumienie, też by cię diabli brali. A powiedz mi, chłopie, co to właściwie takiego jest to sumienie? Czy to taka zmora, że aż w nocy człowiek dychać nie może? Właśnie to. Dlatego muszę maszerować do piekła. Ja nie wiem, jak to jest, ale ile razy kogo napadnę i złupię, zaraz mnie ten klient przychodzi straszyć w nocy. Najchętniej też rzuciłbym ten rozbój, żebym tylko jakie inne utrzymanie znalazł. Czuję, ty z buju zatracony. Przecież ty mógłbyś być za młynarza w czarcim młynie. Jak się diabłów boisz, na noc tam zostawać nie musisz. Od rana do wieczora na mnie leż mąki, że hej. Czyś ty zwariował, dragonie, czy co? Ja utrzymaniu mówię, a ty mi zaraz o robocie bajdurzysz. Wolę już niespokojne sumienie. Rób jak chcesz. Jak ci sumienie spać nie daje, odpocznij sobie parę dni i pożycz mi swoje maczugi. No. Chyba mi tu interesu psuć nie zechcesz. Co ci do tego pustego łba wpadło? Przecież ci rzekł, że muszę do piekła. A kiedy tak, to ci pożyczę. Tak! Słuchaj, z buju zatracony, już ja ci wyperswaduję to twoje lenistwo. A umiesz ty się chociaż tym posługiwać? A pokaż, spróbuję. Pomału, do stóp ci orunów! Co? Gdybym ja tak tą pałą machał, to byłbym prawdziwym zbójem. Teraz w drogę. Kładź to, syneczku. Nie tak mocno i przelicz. Policz, idę! Jeden, jak długo mam czekać, zanim raczysz mi otworzyć? No rzuć ją, siama, i do jeden przynajmniej tutaj nie rób mi wstydu. Mówiłem, że z tego nic dobrego nie wyjdzie. Czepiła się mnie jak klysz. Ja ci pokażę, ty łajdaku, co to znaczy okłamywać biedną, uczciwą dziewczynę. Co będzie z weselem, no? Mów mi tu zaraz, Stalusieńką, prawda? Będziesz ty cicho, dziewko pyskata. Puść mi go zaraz, bo jak nie, to każę cię nadziać na widły. Książę, pan nie są mój narzeczony i nie mają tu nic do gadania. Ale pójdziemy, Kasieńku, ja też żaden twój narzeczony. Co? Kto mi wczoraj święty Związek Małżeński przysięgał? Kto mi się przypodklewiał, że jest najmilsze stworzenie pod Jurasem? No, ściągnijcie go! Ją z tego ciamajdy, bo inaczej ta jedza go uduszy! Nie chcecie mi od uczciwej dziewczyny? Potwory przebrzydłe! Niech na mi się który tknąć poważy! Wstawaj, drabie! Co będzie z weselem? To boli! Wsadźcie ją gdzie za kratę, żeby raz spokój był z tą babą! No! No, tylko mi spróbujcie, piekielniki jedne! No! O co chodzi? O co chodzi? Gdzie masz tę gospodarkę z 50 morgami? Gdzie są te krowy łaciate, coś mi obiecywał? Ten twój fałszywy książę uciekł w naszej disperandzie? Ale ja się tak łatwo wykiwać nie dam. Kasieńku, przecież ze mnie chłop do niczego! Co? No do niczego! W każdym czwartek mnie reumatyzm trapi. Trapi? Piątek podagra mnie czepie. W poniedziałek mam duszności, a w środę mnie padaczka tak trapi. Gdzie masz tę gospodarkę z 50 morgami? O tym mi tu opowiadaj, ty draniu! Kasieńko! A gdzie? Żebyś wiedziała, że piję! A gdzie krowy łaciate? Ojej, Kasieńko, dziecino kochana, ty ciągle tylko o krowach? Tak! Albo o gruncie! Tak! A przeciem, że ja biedny, jak ta mysz kościelna! Ja żem cię ze wszystkim okłamał, bo mi tak doktor Solfernus kazał! Tak było! A ja żem! Myślałam, że się do mnie rozszczęścił, uśmiechnęła.
Trzymajcie! Posę tu co zrobię! A zrób se, Kasiu, kochana! Tylko mnie już nie bij! Robcie se, co chcecie, ale mi chłopa dać musicie, bo was tu wszystkich na amen poturbuje. Chodź no tu, diable rogaty! Potrafisz porządną kobietę wyżywić, gadaj! Chyba, żeby krot, bo nic im omino same długi. No to szuraj, wielka mago! Żona tej gawarczyki miała! Wdowiec jestem, Kasiu, no ty babę Józef zamęcił! A ty co? A ty co? Ja strasznie chrapię. Cię ty podłuczy? Chałupę masz? Z czego żyjesz? A z góry zdechłych psów i sadło sparzyniałych kotów sprzedane. Wszyscyście tu przez tego doktora! Tfu, nasadzeni! Żeby na uczciwe dziewczyny siedła zastawiać! Cicho! 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 I czego tu szukasz, robaku ziemski z tą swoją cielesną powłoką? To nie wierzysz, że do piekła mają wstęp same tylko dusze? Powąchaj, cmentarzem zalatuje. A ty co tu robisz, Kasiu? Tylko bez wykrętów! Chłopa chcę! Com ci na niego podanie oddała? Dziewczyno, nie szyszać, no to ci nawet w piekle chłop z głowy nie wywietrzy. Piekło, nie piekło, ale jak mi zaraz chłopa nie dasz, to sam się będziesz musiał ze mną ożenić. Jeżeli mam je spotkać co gorszego, to bardzo proszę. Ten młyn to twój? Ty, Kasiu, głupia, czyżem to ja diabeł? Idzie stąd, chłopie, bo ci zaraz przedziurawimy. Ty stul pysk, ty diable jeden. Powiadasz, żeś nie diabeł? To co tu robisz? Przyszedłem się rozmówić z doktorem Solfernusem, ale boi się, czy już nie jest za późno, jeżeli ty już w piekle jesteś. Królewna jest tu także? Ale gdzie tam? Ona nie ma takiego sprytu jak ja. Kiedy jej chłop zaczął przed święconą wodą uciekać, fajt delizem gloda i leżą tam mój w pałacu. A kiedy ten mój chciał wziąć nogi za pas, wskoczyła, rzekł mu na grzbiet i nie puściła go aż tutaj. To swoja duszo, Kasiu. Z duszą? Z duszą. A jeszcze, że nie patrzyła, ale myślę, że siedzi we mnie galanta. A to nie jest za późno. Gdzie doktor Solfernus? W Powidłowym zamku, na Śmietankowej Górze. Królewskie łajno od końskich oddziela. Pierwszymi karmić cię będzie od święta, a drugimi w dzień powszedni. Te, bo cię tak przeżegnam, że cię diabli wezmą. Gdzie doktor Solfernus? U najwyższego Belzebuba, na konferencji. Chodź, Kasiu. Już my go znajdziemy. No wow! Łapcie go! Goń! Straszna kompromitacja, wasza wysokość. A wszystko dlatego, że doktor Solfernus jest zwariowanym reformatorem. Proszę sobie wyobrazić, że chciał się ożenić z jakąś królewną i że go ksiądz święconą wodą pokropił. O, to był naprawdę wielki blamasz. Mnie mucha siedzi na nosie. Czy wy nie możecie wydać jakiegoś rozporządzenia, żeby muchy nie pstrzyły mi na nosie, a? O, takie. Każda mucha, która poważy się psyć na nosie mojej wysokości, będzie skrócona o głowę. Ciach! A! Mów dalej, Belialu. Nie się przy tym bardzo przyjemnie dzymie. Kłaniam się uniżenie waszej wysokości. Właśnie wróciłem z podróży lustracyjnej i śpieszę złożyć waszej wysokości sprawozdanie. Kto tam przece? Solfernusie, powiedz muchom, żeby nie pstrzyły mi na nosie. No bo jakże ja mam panować, kiedy mam muchy na nosie, ha? Sprawozdanie pan kolega przynosi. Już słyszeliśmy coś niecoś o pańskiej żeniaczce. Moje serdeczne kondolencje, panie kolego. To nieprzyjemny wypadek. Drogi doktorze, cyrografy na dwie duszyczki
mam przy sobie, bez względu na to, czy doszło do ślubu, czy też nie. Ale przynoszę miłościwe muszą jego wysokości ważniejsze sprawy. Przeprowadziłem nagłą lustrację naszej placówki B3456, oznaczone jako czarci młyn. Stosunki, jakie tam zastałem, są zgoła groteskowe i absurdalne. W podobnie opłakanym stanie znajduje się połowa, dobra połowa naszych ekspozytur. Pan, panie doktorze Solfernus, zdaje się być całkowicie negatywnie nastawiony do moich metod administrowania. Tak. Administrowanie to bardzo ciężka rzecz. Ja to znam. Słuchaj, czy tylko wystarczy nam koksu na zimę. Wasza wysokość, nie będę taił, że jeżeli tak dalej pójdzie, piekło zbankrutuje. No to dobrze, to bardzo dobrze. Tylko dajcie wy mnie, święty tu, dajcie mnie spokój. Niech się pan nie bawi w fałszywe proroctwa, doktorze Solfernus. Piekło jest wieczne, jak panu może łaskawie wiadomo. Ale wkrótce będziemy tutaj karaluchy żarli wszyscy z nędzy. Karaluchy wcale nie są takie złe. Drogi doktorze, gdyby nie był pan tak zatwardziałym konserwatystą już dawno, byśmy obsadzili nasze placówki nowocześnie wyszkoloną w piekielnej akademii generacją. Moi studenci są wykształceni, biegli w psychologii, wyrobieni towarzysko. No, świetni po prostu. Był czas, gdy diabłu prócz własnej kudłatej skóry na grzbiecie całkowicie wystarczało zalatywanie piekielnym smrodem. Pan, panie kolego, zaprowadza teraz smokingi i psychologię, ale pomimo tej całej psychologii nie może pan przeszkodzić temu, że pańscy absolwenci, i to notabene ci z odznaczeniami, pozwalają zwyczajnemu włóczędze zdmuchnąć sobie sprzed nosa cyrogi. A pan jest plotkarz i potwarca, doktorze Belia! Ustawicznie mnie pan przed jego wysokością oczernia z każdej najmniejszej sprawy! Niech pan tak nie krzyczy! Doktorze! Solfernus, jego wysokość raczył właśnie usnąć po męczącej konferencji. Solfernus! Solfernus! Już ja cię znajdę. Czemu mnie budzicie? Tak mi się przyjemnie spał. To pańska sprawa, panie kolego. Tu jestem, doktor spod ciemnej gwiazdy. O, preś stąd, śmiertelniku, bo cię tu żywcem poćwiartuję. Nie ma głupich, panie doktor. A przepraszam, za śmiałość. A kto to jest ten starszy pan? To jego wysokość Belzebub, książę piekieł. Na kolana przed nim wędrowcze. Oddaj pokłon majestatowi! Zaraz. Do tego padania to mam nogi trochę w kolanach za sztywne. A jeżeli to jest książę od tego piekła, to się doskonale składa. Co to za przyjemny chłopczyna Solfernusia, a? Panie książę, przynoszę skargę na tego to doktora Solfernusa, że ukradł mi z kieszeni kabata dwa papierki i odwołuje się do pańskiej sprawiedliwości. Jak to, panie kolego? Kradzieże kieszonkowe też należą do psychologii? A to dobre! Okpiłem konkurencję na dwie dziewicze duszyczki, a ci wstecznicy jeszcze mi zarzut z tego robią. Dziewicze duszyczki, ja bardzo lubię dziewicze duszyczki. A gdzie one są? Pokażę, niech przynajmniej zobaczę. Proszę wasza wysokość, oto są odnośne cerografy. O, te duszyczkę to ja rezerwuję na mój wyłączny użytek. Marcinie, rany boskie, dyć to nasze pisanie. Zamknij gębę, Kasiu. Niech się dzieje wola boska. Bardzo, bardzo ładne duszyczki, bardzo ładne. Hej! Łapy przy sobie, panowie czarty? Ech! Tych dusz już żaden rogaty bies do swych łap nie dostanie. Tak! Sir Donikum Werther Branto! Kasiu! Te diabły zaczynają naprawdę czarować! Podejdź szybko widok! Czurności piece! Jedziesz, głupcze! Teraz jesteś bezbronny! Hej, służba, brać go i wrzucić go do najgorętszego pieca! Spokojnie, panie kolego, nie możemy robić hałasu. Jego wysokość znów raczył usnąć. Teraz ja panu z kolei dam lekcję mojej psychologii. Pomówmy spokojnie, panie Kabat. Sytuacja z duszami uległa, że tak powiem, do pewnego stopnia zmianie. Te cyrografy nie należą już do doktora Solfernusa, ale do jego wysokości Belzebuba. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w tej chwili jeszcze należą do mnie. I nie oddam ich
samemu Lucyperowi. Ale oddaje pan odda we własnym interesie. A co by było, gdybyśmy tak kazali obedrzeć pana ze skórki? Gdyby mi zależało na mojej skórze, to bym do piekła nie lazł, prawda? Z pana jest idealista i romantyk. Panie Kawa, co panu zależy na tych dziewczętach? No my ludzie musimy sobie czasem trochę pomagać. Nie uważa pan? A więc pan tych cyrografów nie wyda, panie Kabat? Ale z pana piła, panie diabeł. Coś kiepsko z pańską psychologią, doktorze Belial. A ja pana Kabata doskonale rozumiem. Nie chcę oddać tych papierków, bo się nie boi. Ale zaraz pokażę mu, co to jest strach. To nawet ciekaw. Marcinie, trzymaj się, oni się ciebie boją. Gdyby się ciebie nie bali, to by nie robili tyle ceregielów. Pozwolę sobie pokazać panu coś, czego pan jeszcze nigdy nie widział. Nazywa się to u nas madejowym łożem. Jeżeli pan nam nie odda tych cyrografów, za 3 minuty znajdzie się pan na owym wspaniałym łożu. Dor de varo. Łaskawie spojrzę, panie Krawat. Pokażcie. Marci! Co też to może być? Rany boskie. No? No i co? Panie Kaba? Niech was zaraza. Możecie se powinszować, żeście zobaczyli, jak się Marcin Kabat pierwszy raz w życiu spietrał. No więc proszę o te cyrografy. Bidne dziewuchy. Liczę do 3. Raz. To przecież tak nie może być. 2. Żeby coś takiego. 3. Koniec. Nie! Jeszcze raz nie! Myślicie, co może, że ja przez ten stach zmięknę, zbaranieję i zdradzę te biedne dziewuchy? Patrzcie, o! Już po wszystkim. 2 dusze uratowane. A ze mną możecie sobie robić, co wam się żywnie podoba. Stójcie! Moce piekielne! Tu takieś muchy latają! Szolfernusie, zrób coś, żeby muchy nie siadali mi na nosie. Marcinie, jesteś człowiek sprawiedliwy i pan mój upodobał cię sobie. A panom, doktorze Szolfernusie i doktorze Belialu, nakazuję jak najsurowiej. Puśćcie Marcina Kabata w pokoju. To jest wkroczenie w nasze uprawnienia! Krzywda tam się dzieje! Jeśli nie wydacie Marcina dobrowolnie, wtargnie tu jazda niebieska! Hurra! Niech żyją dragony! Dokroć syt? Chyba mi się to nie śniło. Przecież ja w tym piekle naprawdę był. Ten anioł z największej bidy mnie wyciągnął. Kasia. Musiała gdzieś tam zostać bidna dziewucha. A co tam? Grunt, że duszy tam nie zostawiła. A z ciałem to już ona sobie radę da. A psia... Toż to chata zbuja. Zbuju! Co się tam z tobą dzieje? Dajcie mi wszyscy święty spokój, ja nie jestem już żaden zbój, ja se tu rozmyślam. A, to ty, dragonie. Wracam prosto z piekła. I cóżeś ty w tym piekle widział? Com widział, brachu? Widziałem, jakie tam łoże dla ciebie przygotowali.
Nie straż mnie, chłopie, bo ja już i tak cykorię czuję. A co to za łóżeczko? Mokry się zrobiłem, jakem je zobaczył. A na nim stoi napisane sarkafarka, łobuz i kanciarz. Jakże to? Dragonie, to oni mnie tam znają? A co by chciał? Za każdego zamordowanego człowieka dopisali ci przy imieniu grubą, czarną krychę. Marcinie, proszę cię, nie bujaj, to ci ja w życiu nikogo nie zamordowałem. Ty sufraganie, przecież żeś mi sam powiedział. No to tylko tak, dla płucu, żeby się więcej bał. Ja żem skórę każdemu porządnie wygarbował i owszem, kieszenią trochę przenicował, ale mokra robota to nie mój fach, nie. Wszystko jedno. Dla nich jesteś mordercą i ślus. Marcinie, Marcinku, Marcineczku, no i co ja teraz zrobię? O, jak grzesznik nieszczęsny, na miłosierdzie boskie. Marcinie, pomóż mi, ratuj, poradź. To bardzo paskudna sprawa. Chyba do pustelnika polecę. To ponoć mądry człowiek. Wtedy rdy do niego, Marcinku, polecę. Żeby się teraz gość ze skrzydłami zjawił, to by zobaczył, jaką szkołę dałem temu grzesznikowi. Wołałeś mnie, Marcinie? O, psiak! Niech pan wybaczy, pani Aniu, ale ja sobie tylko tak pomyślał, że dobrze by było, żeby i pan tę hecę zobaczył. Myślisz, Marcinie, że to jest heca? Jeszcze jaka? Naugałem temu łobuza. Wcale, Marcinie, mu nie naugałeś. Jak to? Tego zbója naprawdę czeka madejowe łoże. Daj pan spokój, panie anioł, teraz to pan się ze mnie nabijasz. Marcinie, sarkafarka to grzesznik zatwardziały. Winy jego są bardzo ciężkie. No to go pieskiego syna do mamra, żeby aż schudł. Mam to mu spuścić, żeby usiedzieć nie mógł. I ja mu chętnie dołożę. Ale do końca życia bym usnąć nie mógł, gdybym wiedział, że zbój leży naprawdę na tym łożu piekielnym. Trudna sprawa. Słuchaj mnie, aniołeczku, poleć tam na górę. Klęknij przed tą wyższą instancją i powiedz, że Marcin Kabat kłania się pięknie i bardzo, bardzo prosi o łaskę dla tego kiepskiego bandziora. A jeśli o karę chodzi, to powiedz, że go lagą wygrzmocę, że aż drzazgi polecą, że mu gębę na pomidor wymaluje. Ale nie go na to łoże nie skazują. Tylko dla ciebie to robię, Marcinie. Już lecę. Świnie tak postępują, nie pustelnicy! Cholera, jak psa parszywego mnie wypędził, kamieniami za mną praskał, kiedy mnie dość szybko uciekał. Pfu! A co? Miał się z tobą patyczkować, ty purchawo? Padnie mi tu na kolana i tłuczyłbym o ziemię. Na twoją sprawę do najwyższej instancji posłałem. Zaraz tu będzie z powrotem. Kto? Jeden mój znajomy, anioł. Anioł? To ja się muszę do porządku doprowadzić, a nie mogę mu się pokazać w tej haderze, bo co by sobie o mnie pomyślał. Ja tam mam taką szatę pokutną po nieboszce żonie. Czekaj, zbuju, już ja cię nauczę pokutę czynić. Prawda, Marcinie, że to bardziej pasuje do pokuty. Oj. Marcinie, pan nasz spełnił twoje życzenie. Uklęknij, grzeszniku, i wysłuchaj wyroku Bożego. Jeśli pragniesz zmazać swe winy, klęcz o głodzie i pragnieniu tu, gdzieś popełniał swe szkaradne uczynki i proś wszystkich przechodzących ludzi, by ci wybaczyli dla miłosierdzia Bożego. Zlitowania, ludeczkowie, proszę! Zlitowania! Stul gębę, jeszcze nikt nie idzie. Aha. Panie anioł, a jak długo ten łotr ma tutaj klęczeć? Jak gdy znajdzie się ktoś tak miłosierny, że zapomni o własnym cierpieniu, nachyli się nad zbójcą i powie: wstań, ja ci przebaczam, wówczas grzesznik ten dostąpi łaski przebaczenia. A jak nikt nie przyjdzie? Musisz wierzyć, że kiedyś przyjdzie. Ale ja mam pecha, no i z pewnością nikt nie przyjdzie. No to będziesz klęczał po wiek wieku. Litości, litości. Nie skamlaj i bądź kontent, żeś się tanim kosztem z tego wychwił. Sprawuj się dobrze
A ja idę swoją stronę. A ciebie, Marcinie, pan nasz zawiadamia, w nagrodę męstwa możesz wyrazić 3 życzenia, a wszystkie natychmiast będą spełnione. Ale jakie życzenia, pani Anio? Przecież to była drobna sprawa z Panem Bogiem. Zlitowania, ludeczkowie, proszę. Litości, ludeczkowie, proszę, zlitowacie. Na miłosierdzie, Boże. A, to ty, dragonie. Słuchaj, zwoju, czyś ty naprawdę ludzi grzmocił? Grzmociłem. Wszystkich grzmociłem, gdzie popadło. Ja myślałem, że to do mojego rzemiosła należy pieniądze zabrać, naprać ile wlezie i gotowe. A mnie wtedy to także chciałeś naprać? Także, Marcinie, wiadomo, że także. Ja byłbym cię tak pałą walnął po łbie, że moje uszanowanie. Ale dlaczegoś tego nie zrobił? Bo ja widziałem, że groszem, Marcinie, nie śmierdzisz. Żebyś chociaż w kieszeni jednego dukacika miał. Ile to ja razy za 2 grajcary nawet. Ty łajdaczysko wstrętny, ty byś mnie nawet naprał za szczyptę machorki. Przyznaj się, Pan Bóg ma wszędzie uszy. Naprałbyś mnie? Naprałbym, Marcinie, naprał! Och, cichu, lecaj! Ty mu czy mogę? Ty wydrubi groszy! Ty łaszczu, no co? Ty koleżanko! Co cię tak napadło? Co? Teraz krzycz na całe gardło. Chciałem naprać Marcina Kabata. Marcinku, może lepiej nie. Ja się wstydzę. Szmizera Kubo! Chciałem sprać Marcina Kabata. No dobra. Teraz już nikt nie może pomyśleć, żeśmy są w zmowie. Słuchaj, zbóju. Ja jestem jedyny człowiek, który był przez ciebie napadnięty i który nie boi się przyjść na to miejsce. A jesteś. Jesteś jeden jedyny. No to wstań. Ja ci to... ułożę, daruję. No to buźka. No zaraz, pani Anio. A dokąd pan prowadzisz tego heretyka? Doznał łaski, przebaczenia. To jakoś to? To z nim już wszystko w porządku? To twoja zasługa, Marcin. Wprowadźmy, panie Anio. Zaraz, tak zaś nie będzie. Ja mam względem niego całkiem inne projekty. Ale ja ci go wydać nie mogę. Chyba, że... Chyba, że co? Chyba, że to będzie jedno z 3 twoich życzeń. Jasne jak słońce, że to jest moje życzenie. Chodź, drabie. Pójdziesz teraz czynić pokutę wedle mojego gustu. Tak, ale wychodzę. Próbuj. Aleś mi, Marcinie, Bogu zadał. To jest pokuta, co się zrobi, prawda, pani anioł? Obracaj, chłopie! Kręciasz do zachodu. Długo macie, z włóczęgą się po lesie pęta. To mi dopiero anioł. Ojciec scholastyk, dlaczego się pieklisz, ojcze? Dlatego, że nie jesteś punktualny, aniołeczku. Mojego chleba jak nie ma, tak nie ma. Z głodu ledwo na nogach stoję, jakże więc mogę myśleć o pobożnych rzeczach. Wybacz, ojcze, ale przed południem nie mogłem przylecieć, dlatego, że mieliśmy w niebie wielkie święto. Musiałem śpiewać w chórze Hosanna i Halleluja drugim głosem. Święto. Jakie znów święto, skoro dziś jest całkiem zwyczajny dzień? U nas była wielka uroczystość. Czy pamiętasz te 2 dziewczyńskie dusze, co to pana naszego prosić chadzałem? A, królewnej te Kasie. Mam nadzieję, że je płomienie piekielne liżą. Ha, figa! Zostały wyrwane piekło. Jeżeli się nie zepsują, otworzą się przed nimi bramy niebieskie. Co? Przed tymi rozpustnicami? Co ty pleciesz, aniołeczku? Tak, a nie inaczej, panie pustelnik. Kolega anioł mówi prawdę. Ja chyba zwariuję. 30 lat na puszczy żyję, modlę się. Światowych radości się wyrzekam, aby mieć tylko prawo do chwały niebieskiej. I teraz miałbym pójść do jednego nieba razem z nierządnicami? Nie.
Pan Bóg chyba niesprawiedliwy. Pycha diabelska przez ciebie przemawia, pustelniku. Zamknąłeś sobie drogę do nieba. Przystąpcie moce piekielne! Zaraz. Panie anioł, ja bym z tym obłudnikiem zupełnie inaczej postąpił. Jakie masz życzenie, Marcinie? Mnie to wciąż mierzi, że ten młyn po próżnicy chodzi. Pustelnik powinien zbójowi pomagać. Obaj przez całe życie byli wrogami ludzi, to niech im teraz za to dziebko posłużą. Ruszaj, pustelniku, i bierz się do pracy. No toś, Marcinie, sądu nad tymi dwoma dokonał. Czy jesteś zadowolony? A no, aniele niebieski, tak jakbym był jeszcze, żebym miał tylko czym fajkę nabić. Niech się stanie. To jest dopiero obsługa. No, to byłoby wszystko. Marcinie! Marcinie! Marcineczku! Przecież ich cię dogoniła. Kasiu, nie cnoto, a skąd się tu wzięła? Całą drogę z piekła za tobą lecę. Marcinie złociutki, już krokiem przez całe życie się od ciebie nie ruszę. A zwariowałeś? A co ja bym z tobą robił? A za żonę se mnie musisz wziąć. Być, żeś mi to w samym środku piekła na wszystkie świętości przysięgał. Mój Marcinie, ukochany złociutki, ja cię tak kocham, żeby cię z tej miłości udusiła. Aniele, na pomoc! Czego chcesz, Marcinie? Ale ratuj mnie od tej ognistej dziewuchy, chyba mnie zamęczy. Ja tego zrobić nie mogę, Marcinie. A to jest moje ostatnie życzenie. Ostatnie twoje życzenie? Ostatnie twoje życzenie to był przecież tytoń w fajce. A to jest dopiero bida. Jedno głupie słowo człowiek z gęby wypuścił gotowany na całe życie. Zbuja i świętoszka, żem od piekła wybawił, za to teraz sam będę miał piekło. No chodź, chodź, Kaziu.